dzień dobry wieczór Państwu. Mamy 18:10, więc pora, żebyśmy zaczęli nasze dzisiejsze spotkanie. Pora wiosenna, forsycje zażółciły się, więc w miłej atmosferze spotykamy się już wiosennej i bardzo nam miło gościć Państwa na kolejnym wykładzie naszej 13. edycji Medycznej Środy. No i dzisiaj temat interesujący, myślę, dla wielu, no dla zgromadzonych w sposób szczególny. Dzisiaj gościmy też panią wykładowczynię, panią Katarzynę Latacką z katedry i Kliniki Rehabilitacji, której pokibicujmy, bo w naszym cyklu Medycznych Śród debiutuje, no ale kiedyś trzeba zacząć. Być może później będziemy kontynuować na kolejnych naszych spotkaniach. Proszę Państwa, przyjmujemy postawę pionową, kiedy przestajemy raczkować, zaczynamy chodzić sprawnie na obu nogach. I ta pionowa postawa oczywiście wyróżnia nas spośród innych organizmów żyjących na Ziemi, ale jednocześnie niesie ze sobą szereg komplikacji, bo pionizacja postawy powoduje, że bardzo łatwo o różne dysfunkcje naszego narządu ruchu, a szczególnie kręgosłup dosyć szwankuje. Dzisiaj wysłuchamy wykładu, który będzie dotyczył diagnostyki i terapii wad postawy, przede wszystkim skolioz. A o szczegółach dzisiejszego wykładu powie już pani magister Katarzyna Latacka z Kliniki Rehabilitacji i zapraszam na dzisiejszy wykład. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem fizjoterapeutką od prawie 5 lat. Przez ostatnie 3 pracuję głównie z dziećmi i zajmuję się głównie właśnie problemem wad postawy i skolioz. Nie tyle co wady postawy, ale skoliozy, które bywają bardzo progresywne. Uważam, że ingerencja w proces leczenia jest tutaj bardzo dużą odpowiedzialnością. Skłoniły mnie do poszukiwania metod, które byłyby najbardziej efektywne w mojej pracy. I tak też pod koniec zeszłego roku kończyłam kurs funkcjonalnej indywidualnej terapii skolioz we Wrocławiu. I dzięki temu moja praca przynosi mi dużo więcej satysfakcji, ponieważ jest naprawdę dużo bardziej efektywna. Zanim tutaj przedstawię koncepcję funkcjonalnej indywidualnej terapii skolioz, chciałabym Państwu przypomnieć, wprowadzić, czym są wady postawy, czym są skoliozy, czym jest wada skoliotyczna, bo to nie jest jedno i to samo. Wada postawy to odchylenie części naszego ciała od przyjętego wzorca prawidłowej postawy. Obserwuje się pacjenta w pozycji zasadniczej, wyprostowanej i prawidłowa postawa charakteryzuje się prawidłowym ustawieniem głowy, fizjologicznymi wygięciami kręgosłupa. Oj, przepraszam. Tutaj właśnie w odcinku szyjnym wygięcie w przód, czyli lordoza szyjna, następnie kifoza piersiowa, następnie lordoza lędźwiowa. Prawidłowa postawa charakteryzuje się następnie dobrze wsklepioną klatką piersiową, dobrze podpartą miednicą na głowach kości udowych, prostymi kończynami dolnymi i prawidłowym wsklepieniem stóp. Wszystkie elementy naszego ciała są od siebie nawzajem zależne, gdyż łączą się taśmami mięśniowymi, taśmami powięziowymi, jak gdyby sznurkami. I to jest tak, że ustawienie jednej części ciała pociąga za sobą ustawienie drugiej. Jeżeli na przykład przodopochylenie głowy będzie utrzymywane przez dłuższy czas, pociągnie ono ze sobą ustawienie w odcinku piersiowym kręgosłupa. Bardzo dużo moich pacjentów ma tą tendencję, że dźwiga głowę, a jej nie nosi. Także myślę, że w tym miejscu warto zwrócić uwagę na to, abyśmy nosili głowę, a nie dźwigali jej. Kiedy jest taki moment? Dźwigamy głowę wtedy, kiedy nasz nos wysunięty jest przed klatkę piersiową.
patrząc na osobę z boku. W dzisiejszej dobie bardzo dużo z nas spędza bardzo dużo czasu przed komputerem, no i mamy tą tendencję wysuwania głowy w przód. To niestety przenosi się na napięcie mięśniowe mięśni karku. One początkowo się napinają, potem dochodzi do przeciążenia i bólu. W dalszej konsekwencji może dojść do zmian strukturalnych w odcinku szyjnym kręgosłupa i zniesienia lordozy szyjnej. To będzie się przenosiło na kifozę piersiową i tak dalej. Odwrotnie może być, kiedy będzie źle sklepiona stopa. Kiedy będziemy mieli płasko stopie, koślawość stóp, to będzie również się przenosiło na ustawienie kolan, dalej stawów biodrowych, miednicy i w kolejności do kręgosłupa. To przejdzie. I teraz, zanim tutaj przejdę właśnie do tej funkcjonalnej, indywidualnej terapii skolios, chciałabym omówić po kolei właśnie, jakie mamy wady postawy, wyczulić Państwa, żeby w miarę szybko na nie reagować, wychwytywać i rehabilitować, ponieważ jedno pociąga za sobą drugie. I mimo, że ta koncepcja jest skierowana głównie na skoliozy, to również w procesie rehabilitacji zajmujemy się również i stopami, i ustawieniem głowy. Tutaj mamy kolejne okresy, jak powstają wady postawy. To już pokrótce powiedziałam, w pierwszym momencie dochodzi do osłabienia i rozciągnięcia pewnych grup mięśniowych, natomiast inne podlegają napięciu i skurczeniu. W kolejnym okresie powstają przykurcze. Tu jeszcze możemy zniwelować problem rehabilitacją i ćwiczeniami korekcyjnymi. W trzecim natomiast okresie już dochodzi właśnie do tych zmian strukturalnych i tutaj jedynie możemy rehabilitacją zatrzymać ten proces pogłębiania wady postawy, ale żeby ją zniwelować, to już konieczna będzie operacja. Ze względu na przyczyny powstania wad postawy podzielić możemy je na dwie grupy. Rozróżniamy wady wrodzone, które polegają na tym, że jakby jakaś dysfunkcja pojawia się w życiu płodowym, w układzie kostnym bądź też mięśniowym. I wyróżniamy wady nabyte, które to powstają w wyniku chorób różnych, wtedy będą to wady rozwojowe. No i w wyniku właśnie zaburzeń prawidłowej postawy ciała, czyli wady nawykowe. Na wady nabyte nawykowe głównie wpływają czynniki środowiskowe. Właśnie do tego, do czynników środowiskowych należy siedzący tryb życia. Właśnie mała ilość ruchu, nieodpowiednie noszenie torby właśnie u dzieci, noszenie plecaków na jednym ramieniu, niedostosowanie wysokości ławek w szkole do krzeseł i krzeseł do wzrostu dziecka, nieodpowiednia odległość od tablicy, nieodpowiednie oświetlenie. Wszystko właśnie to będzie wpływało na wady postawy. Następne czynniki morfologiczne to takie, które polegają na zaburzonym napięciu mięśniowym, powstały właśnie na skutek choroby lub też przemęczenia, kiedy jakieś wymuszone pozycje trwają przez dłuższy czas. No i czynniki fizjologiczne, których przyczyną są zaburzenia czucia głębokiego, wady wzroku, słuchu. W początkowym okresie będzie to asymetryczne trzymanie głowy, ale to będzie się również przenosić na dalsze części ciała. Jak wyglądają plecy okrągłe? Charakteryzują się tutaj pogłębioną kifozą piersiową, odstającymi łopatkami, wysunięciem głowy i barków w przód, spłaszczeniem i zapadnięciem klatki piersiowej i zmniejszeniem fizjologicznego przodopochylenia miednicy. Tutaj. Oczywiście jedne grupy mięśniowe będą przykurczone, skrócone, a inne rozciągnięte i osłabione. I odpowiednio w pracy będziemy mięśnie rozciągnięte skracać, wzmacniać, a te przykurczone rozluźniać. Oczywiście w pierwszej kolejności będziemy rozluźniać, bo to jest tak, że kiedy mięsień przykurczony zostanie rozluźnięty, on daje jakby większą siłę mięśniom, które są rozciągnięte. I ta siła tych mięśni rozciągniętych wzrasta dwukrotnie w ten czas. Plecy wklęsłe natomiast charakteryzują się
silnym tutaj odznaczeniem odcinka lędźwiowego, właśnie lordozy lędźwiowej, uwypukleniem pośladków, zwiększeniem fizjologicznego przodopochylenia miednicy, wypiętym brzuchem. I bardzo często też obserwuję u swoich pacjentów, że kolana są ustawione w przeproście. Plecy okrągłowklęsłe łączą obie te wady. Plecy płaskie charakteryzują się opadniętymi barkami, odstającymi łopatkami, spłaszczoną klatką piersiową. I w przypadku skolios, czyli i też skrzywień bocznych kręgosłupa, plecy płaskie źle prognozują. W pierwszej kolejności należy wtedy pracować nad odbudowaniem fizjologicznych krzywin kręgosłupa. Jeżeli chodzi o kończyny dolne, tutaj wyróżniamy kolana koślawe. Jest to wada, w której odstęp między kostkami przyśrodkowymi jest większy niż 4 czy 5 cm. No nie wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę. Odstęp ten, jeżeli jest mniejszy, nie jest to wada, a jedynie fizjologia. I też warto wiedzieć o tym, że koślawość kolan jest fizjologią do 8 roku życia. Oczywiście trzeba zwrócić uwagę na to, jak wygląda pacjent. Jeżeli ma nadwagę, no to raczej trzeba już tutaj wprowadzać jakieś ćwiczenia wzmacniające, ale jeżeli jest to dziecko o prawidłowej wadze, nie należy się tym zbytnio przejmować. Tutaj mamy kolana szpotawe. Kolana szpotawe charakteryzują się ustawieniem podudzia względem uda pod kątem otwartym do środka i wygięciu na zewnątrz trzonówki udowej, piszczelowej i strzałkowej. Przyczyną kolan szpotawych może być krzywica albo zbyt wczesne rozpoczęcie chodzenia. Także tutaj też trzeba na to zwrócić uwagę młodym mamom, aby zbyt wcześnie nie stawiały dzieci, nie zmuszały ich do chodzenia, bo możemy właśnie doprowadzić w ten sposób do szpotawości kolan, kiedy jeszcze właśnie kościec nie jest, jest zbyt miękki, nie jest jeszcze przygotowany na obciążanie. I warunkiem, żeby stwierdzić takie kolana szpotawe, jest odległość między kłykcami przyśrodkowymi powyżej 3 cm. Jeżeli jest mniej, nie przejmujemy się tym. Jeżeli chodzi o wady stóp, wyróżniamy płaskostopie. Jest to jedna z bardziej powszechnych dolegliwości stóp. Charakteryzuje się ona niskim bądź też obniżonym łukiem podłużnym, który jest właśnie wynikiem niewydolności układu mięśniowo-więzadłowego i w okresie szkolnym nie daje on objawów bólowych, ale jeżeli płaskostopie będzie zaniedbane, w odległym czasie może prowadzić do zniekształceń, bolesności oraz zaburzeń funkcji stopy. Warto pamiętać właśnie, że u małego dziecka, kiedy jeszcze ten aparat mięśniowo-więzadłowy nie jest odpowiednio mocny, jest tak zwane płaskostopie pozorne do 4 roku życia. Także też zdarzyło się mi, że przyszli do mnie coś tacy zrozpaczeni rodzice, że dziecko ma płaskostopie i co teraz, kiedy dziecko jeszcze nie miało na przykład niespełna 3 lata miało. Także bardzo się cieszę, kiedy mogę uspokajać rodziców, że to jest fizjologia i proszę się tym nie przejmować, proszę w ten czas dbać, żeby dziecko się ruszało. Tutaj bardzo fajnym takim ćwiczeniem stymulującym i wzmacniającym aparat więzadłowo-mięśniowy jest bieganie po piasku, czyli bardzo fajnie pojechać na wakacje nad morze. Inną wadą stopy jest stopa płaskokoślawa, jest to wada złożona, która łączy ze sobą płaskostopie i skręcenie pięty na zewnątrz. I w ten czas dziecko będzie zdzierać obcasy butów po stronie wewnętrznej, ponieważ będzie się właśnie opierało całą stópką na brzegu przyśrodkowym. Stopa szpotowa to taka, która piętę ma skręconą do wewnątrz i opiera się na krawędzi zewnętrznej o podłoże. I stopa wydrążona, no to taka, która ma tak zwane wysokie
podbicie. Także odległość między śródstopiem a piętą jest bardzo skrócona. Tak? Dobrze, nie szkodzi. Postaram się. Tak, teraz czym jest skolioza? Somatyka skoliozy sięga swymi korzeniami do języka greckiego i skoliozis oznacza krzywy. I tutaj sięgając też do podręczników medycznych, okazuje się, że określa się mianem skoliozy boczne skrzywienie kręgosłupa. Ale wcale tak nie jest. Znaczy skolioza nie jest tylko bocznym skrzywieniem kręgosłupa, a jest skrzywieniem trójpłaszczyznowym. Także nie tylko w płaszczyźnie czołowej, ale też poprzecznej i strzałkowej. I aby uznać wadę za skoliozę, skrzywienie boczne musi mieć więcej niż 10 stopni według COBA. No, w dzisiejszych czasach oczywiście bardzo trudno znaleźć idealne kręgosłupy. Także ponad połowa populacji ma wady postawy w obrębie kręgosłupa, właśnie skrzywienia boczne, a około 20 skoliozy. Skolioza jest zdecydowanie częściej występuje u chłopców w okresie wczesnodziecięcym, później w okresie młodzieńczym częściej występuje u dziewcząt, bo aż 7 razy częściej. Ze względu, znaczy istnieją różne rodzaje tutaj podziałów skolioz ze względu na lokalizację, liczbę łuków, ze względu na stopień machinicznego wyrównywania się skrzywienia, ze względu na korektywność skrzywienia, ze względu na wielkość kąta skrzywienia, ze względu na występowanie skolioz w różnych okresach wzrostu dziecka. Nie chciałabym tutaj Państwa tak zanudzać. Chciałabym zwrócić uwagę na to, żebyście Państwo byli wyczuleni właśnie, że skolioza najczęściej powstaje w okresie wzrostu, czyli w okresie wczesnodziecięcym, między 1 a 3 rokiem życia, między 7 a 9 rokiem życia i 12 a 15, czyli wtedy, kiedy następuje wzmożony wzrost kośćca. Także w tym czasie trzeba też uważać, jeżeli wcześniej skolioza się pojawiła, to trzeba po prostu uważać, żeby ona w tym okresie nie pogłębiła się i sukcesem terapii będzie już utrzymanie skoliozy bez progresji. I wyróżniamy skoliozy czynnościowe, funkcjonalne, kiedy zmiany dotyczą jedynie właśnie tej płaszczyzny czołowej. Ustępują one po wyeliminowaniu czynnika wywołującego. I tutaj taki przykład. Skolioza funkcjonalna jest odpowiedzią na układ innych części ciała. Czyli na przykład jeżeli mamy skróconą kończynę dolną, prawą, dlatego że kościec jakoś wolniej rośnie i mamy powiedzmy krótszą kończynę o centymetr, będzie się to przekładało na ustawienie miednicy i kręgosłupa. I w ten czas właśnie powstanie ta skolioza funkcjonalna. Ale po wyeliminowaniu tego czynnika, czyli wyrównaniu kończyn dolnych poprzez włożenie do bucika odpowiedniej wkładki, czy też podbicia buta, zniwelujemy to skrzywienie. Natomiast skoliozy strukturalne, tak jak już powiedziałam, powstają tylko w okresie wzrostu, mają charakter trójpłaszczyznowy i aby powstały, musi zadziałać czynnik etiologiczny i patomechaniczny. Ten czynnik etiologiczny jest nieznany jak do tej pory, natomiast patomechaniczny jest znany i działa zgodnie z prawami wzrostu i prawami fizyki.
Istnieje wiele hipotez i teorii odnośnie tego czynnika, czynnika etiologicznego, który jest nieznany. Naukowcy uważają, że jest to przyczyna jakichś zaburzeń genetycznych. Jest to choroba genetyczna. Profesor Karski uważa, że tym czynnikiem etiologicznym może być przykurcz zgięciowo-odwiedzeniowy w rotacji zewnętrznej prawego biodra i że to będzie się przenosić. No, niestety ta teoria się nie przyjęła. Terapeuci metody Yumeiko twierdzą natomiast, że tym czynnikiem może być nieprawidłowe ułożenie miednicy. Jednakże do tej pory nie ma jakby jednoznacznych przesłanek, jaka przyczyna to jest ostatecznie. Jeżeli chodzi o objawy, najpierw pojawia się boczne wygięcie pierwotne, następnie wygięcie wtórne, kompensacyjne, co jest przejawem dążenia do wyrównania zaburzeń osi mechanicznej kręgosłupa. Przywraca to równowagę i statykę tłowia. Następnie pojawia się rotacja, czyli jest to obrót kręgu wokół osi podłużnej i trzon kręgu skręca się w stronę wypukłości skrzywienia. Następnie może dojść do bocznych przesunięć kręgów i zmian strukturalnych, sklinowaceń, spłaszczeń. W ten czas no, już jest bardzo trudno wyprowadzić skoliozę. Objawami drugiego rzędu i tutaj właśnie, które pozwalają nam wychwycić, że jest jakaś nieprawidłowość w obrębie kręgosłupa, to garb żebrowy, wał lędźwiowy. Garb żebrowy powstaje po stronie wypukłej do skrzywienia. Wgłębienie żebrowe występuje po wklęsłej stronie skrzywienia. Wał lędźwiowy zazwyczaj również po stronie wypukłej w odcinku lędźwiowym. Zauważyć możemy przesunięcie klatki piersiowej w stronę wypukłą, wystawanie biodra oraz objawy dalsze, właśnie asymetrię głowy, barków, łopatek, trójkątów talii, zmian w obrębie kończyn dolnych i ograniczenia ruchomości oddechowej klatki piersiowej. Na szczęście w 70% skolioza pozostaje stabilna, jednak w 10% następuje jej progresja. Największą tendencję do progresji przewijają dziewczynki ze skrzywieniem piersiowym prawostronnym oraz podwójnym piersiowym prawostronnym i lędźwiowym lewostronnym. Złe rokowania mają skrzywienia, którym towarzyszą plecy płaskie, to już wcześniej o tym wspomniałam, oraz skoliozy o zmniejszonej ruchomości bocznej, o krótkim łuku skrzywienia. I największe ryzyko progresji występuje u chorych między 10 a 13 rokiem życia. Właśnie skoliozy niewłaściwie leczone mogą doprowadzić do ograniczenia wydolności fizycznej pacjenta, do trwałego kalectwa, w skrajnych przypadkach do niewydolności krążeniowo-oddechowej i nawet do przedwczesnej śmierci. I no, jest to duży problem psychologiczny, kosmetyczny, szczególnie dla dziewcząt, u których pojawia się garb na plecach. Myślę, że znacznie lepiej jest zapobiegać niż leczyć, dlatego chciałabym tu Państwu zwrócić uwagę na to, aby już od najmłodszych lat dbać o kręgosłupy dzieci i aby nie kłaść dzieci stale na plecach, ponieważ leżąc na brzuszku będą przez podnoszenie główki, będą one ćwiczyły mięśnie grzbietu, wzmacniały je. Też noszenie dziecka ciągle na tej samej ręce może sprzyjać potem skrzywieniom kręgosłupa. Nie tyle dziecka, ale również i osoby, która ciągle na tej jednej ręce nosi dziecko. To będą wtedy takie skoliozy funkcjonalne, które potem mogą się przerodzić w strukturalne. Właśnie nie powinniśmy zbyt wcześnie sadzać dziecka, stawiać, pozwalać mu chodzić, wtedy kiedy jeszcze ono nie jest na to gotowe.
taką złą rzeczą jest chodzik właśnie. Uważam, że powinno się go wyrzucić, a nawet lepiej spalić, bo nie daj Boże jeszcze ktoś ze śmietnika wyciągnie. Bo to jest tak, że raczkowanie jest naprawdę wielkim dobrodziejstwem i tutaj dziecko ćwiczy w ten sposób gorset mięśniowy wokół kręgosłupa. I potem no jest mniejsze ryzyko skrzywień kręgosłupa, szczególnie kiedy ten czynnik etiologiczny gdzieś tam śpi. I też jako ciekawostkę tutaj powiem Państwu, nie wszyscy o tym wiemy, że raczkowanie stymuluje również rozwój mowy, ponieważ tu przy kłębach kciuka są receptory, które podczas raczkowania są stymulowane. Stymulują one miejsca w mózgu bardzo blisko ośrodków mowy i dlatego stymulując te receptory, stymulujemy również rozwój tych ośrodków mowy i rzeczywiście tak jest. Sprawdziłam to wśród znajomych, u których dzieci no, zaczęły gdzieś tam później mówić, że rzeczywiście ten okres raczkowania był skrócony albo czasem ominięty. Od najmłodszych lat należy dziecko zachęcać do ruchu. Oczywiście nie do żadnego wyczynowego sportu, takiego jak karate, ponieważ jest to sport, który niesie ze sobą ryzyko urazów, a niestety właśnie złamanie ręki i przez to napięcie pewnych grup mięśniowych, przykurczenia ich będzie się przenosiło dalej i też może stymulować powstanie skrzywień kręgosłupa. Dlatego też bardzo ważne jest w rehabilitacji po złamaniu również spojrzeć na całość, na całą postawę pacjenta, nie tylko zajmować się rehabilitacją ręki, bo potem może się okazać właśnie, że gdzieś tam za późno, że już to wszystko za daleko poszło. Bardzo dobrą metodą tutaj ruchu jest basen, także polecam basen. I również to, aby co pół roku pediatra oglądał malucha właśnie pod względem postawy. No i w końcu doszliśmy do funkcjonalnej, indywidualnej terapii skolios. Jest to metoda autorska, którą opracowała pani doktor nauk medycznych Marianna Białek i pan magister Andrzej Maingo. I oboje są fizjoterapeutami i w przeciągu swojej długoletniej pracy z pacjentami opracowali oni tą metodę. Również na podstawie różnych badań, dyskusji z naukowcami. Metoda powstała w 2004 roku. Co roku odbywają się kursy dla fizjoterapeutów. Również metoda jest prezentowana na licznych konferencjach, zarówno w Polsce, jak i za granicą. I tam też znajduje swoje uznanie. Może być ona stosowana jako samodzielny system korekcji skolios, wspomaganie leczenia gorsetowego, przygotowanie dzieci do zabiegu operacyjnego, a także korekcji obręczy barkowej i miedniczej po zabiegach operacyjnych. Metoda ta opiera się na trzech istotnych etapach terapii. Po pierwsze na badaniu klasycznym oraz badaniu według koncepcji FITS. Następnie przygotowaniu struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny poprzez zastosowanie różnych technik energizacji mięśni, czyli rozluźniania mięśni. I następnie do budowania nowych korekcyjnych wzorców postawy w pozycjach funkcjonalnych oraz ich stabilizowanie. Tutaj właśnie mam kartę badania według tej metody, trochę pewnie niewyraźna. Po pierwsze przeprowadza się wywiad podmiotowy. Ogląda się dziecko, ustawia się w pozycji wyprostowanej przed lustrem. Oczywiście należy dziecko rozebrać aż do majteczek. Zaraz, oj, przepraszam, jak mogę. Aha, tak, już tutaj zaraz. O, bardzo pomocne jest tutaj zaznaczenie sobie wyrostków kolczystych kręgosłupa. Takie zaznaczenie najlepiej wykonać podczas skłonu pacjenta, znaczy skłonu tłowia. I w tym czas po wyprostowaniu będziemy widzieli, jak ten kręgosłup się układa. Tutaj mamy oznaczone kolce biodrowe, tylne, górne. Zwracamy właśnie uwagę na położenie barków, łopatek.
kątów talii, w dalszej kolejności również na usytuowanie pośladków, oczywiście układ kolan i stóp. Tutaj mamy badanie rotacji kręgosłupa. Tak jak już powiedziałam, skolioza dotyczy również skręcenia kręgosłupa w płaszczyźnie poprzecznej. I to jest właśnie takie urządzenie do pomiaru rotacji w kręgosłupie. Wykonujemy je, kiedy pacjent pochyla się do przodu, odpowiednio do odcinka lędźwiowego i piersiowego. Jest to bardzo fajne badanie, ponieważ no, pokazuje ono, dzięki temu badaniu, powiedzmy, ja w swojej pracy mogę wychwycić, czy idę w dobrym kierunku z terapią, ponieważ już po jednej terapii bywa poprawa i to dosyć znaczna. I to też również sprawia, że pacjent no, bardziej angażuje się w terapię, no bo jest coś, po czym widzi, że rzeczywiście to działa, nie? I nie wiem, czy tu są jacyś fizjoterapeuci? Nie ma? Bo gdyby, tak, chciałam tylko powiedzieć, że ten skoliometr, który tutaj Państwo widzą, no jest bardzo drogi w Polsce i polecam, na stronie Skoliosis można zakupić, można sprowadzić z Ameryki. I naprawdę, bo ogólnie koszt takiego skoliometru to jest 600 zł w Polsce. Możemy go sprowadzić za 200 zł. Wszystko to, co zaobserwowaliśmy, zaznaczamy sobie na diagramie. Jeżeli pacjent ma już zdjęcie rentgenowskie, to na podstawie tego zdjęcia obliczamy kąt skrzywienia metodą COBA. W tym celu właśnie wyznacza się dwie proste styczne. Tutaj styczna do krawędzi górnej kręgu krańcowego, górnego skrzywienia i styczna do krawędzi dolnej, dolnego krańcowego kręgu skrzywienia. Potem prowadzi się proste prostopadłe i w ten sposób wyznacza się kąt skrzywienia. Im łuk skrzywienia jest większy, tym większy kąt oczywiście. Na podstawie też badania rentgenowskiego wyznaczamy wiek kostny. Jest to bardzo też istotna informacja w terapii. Tak zwany test Riesera. Bada on dojrzałość kostną kręgosłupa. Ponieważ kręgosłup i miednica są, jakby opierają się na takiej równoległości dojrzewania, wzrastania. Właśnie badanie, znaczy test ten opiera się na obserwacji talerzów biodrowych i pojawiania się jądra kostnienia. I kiedy to jądro kostnienia połączy się z talerzem biodrowym. Tutaj tego może tak do końca nie widać, ale na zdjęciach rentgenowskich będzie widać taki prześwit. I kiedy już całkowicie jądro podłużne się połączy z talerzem w okolicach kolca biodrowego, tylnego, górnego, w ten czas możemy stwierdzić, że wiek kostny jest zakończony, znaczy wzrost kostny jest zakończony. Jest to dobra informacja, kiedy boimy się, że skolioza będzie się pogłębiać. A kiedy chcemy pracować i poprawiać tutaj fizjologię kręgosłupa, to najlepiej, żeby ten wiek kostny, no, nie był, żeby wzrost kostny nie był zakończony. Jeżeli chodzi o przygotowanie struktur mięśniowych, mięśniowo-powięziowych, ograniczających ruch korekcyjny poprzez zastosowanie właśnie różnych technik energizacji mięśni, metoda wykorzystuje ucisk ischemiczny. Jest to bardzo ciekawa terapia.
ponieważ w badaniu, właśnie na karcie, też tutaj akurat umknęło mi, żeby przedstawić, badamy mięśnie, zakresy ruchu w stawach, jeżeli chodzi o mięśnie posturalne, które są odpowiedzialne za utrzymanie prawidłowej postawy ciała. I no, jeżeli jest jakieś zaburzenie, no to również będą te mięśnie pewne przykurczone. I w ten czas jedną z metod rozluźniania tych mięśni jest skaning. Po prostu palpacyjnie badamy mięsień i w miejscu, gdzie pojawi się uczucie igiełki, przytrzymujemy ucisk, ponieważ w tym miejscu kumuluje się napięcie mięśnia i przez taki półminutowy ucisk możemy spowodować, że ten mięsień się rozluźni. To jest bardzo proste. Dla dzieci może być nieprzyjemne, dlatego też stosuje się pozycjonowanie. W ten czas przybliża się krańce, przyczepy końcowe mięśni. Szuka się pozycji, w której ten ucisk nie będzie powodował bólu. I również czeka się pół minuty i to przynosi efekty. Również masaż miejscowy tych punktów. I bardzo dobrze rezultaty przynosi poizometryczna relaksacja mięśni. Jest to rozciąganie mięśni opierające się na ich fizjologicznych mechanizmach zachodzących w mięśniach podczas ich pracy. Wykonuje się taką poizometryczną relaksację cyklicznie. Każdy cykl składa się z trzech faz. W pierwszej fazie rozciągamy mięsień do pierwszego, najmniejszego uczucia rozciągania. Wyobraźmy sobie, że rozciągamy mięsień kulszowo-goleniowy, który tu znajduje się po tylnej stronie kończyny dolnej. Pacjent leży w pozycji leżącej, znaczy w pozycji na plecach. Podnosimy nogę, jedną kończynę górną oczywiście, i w momencie, kiedy będzie się nam pojawiał pierwszy taki, pierwsze odczucie będzie się pojawiało rozciągania. Przepraszam. Poprosimy w ten czas pacjenta o nacisk i znaczy będziemy przykładać opór. I pod wpływem tego, znaczy tak, tak, chcemy wywołać napięcie izometryczne i przez 8 sekund prosimy, aby pacjent pchał w tej pozycji, bez ruchu, tak, bez ruchu, na naszą rękę. Po 8 sekundach, liczymy do 8, pacjent wykonuje wdech, wydech, relaksuje się, rozluźnia, nie pcha nogi, nie pcha kończyną dolną. Po rozluźnieniu jesteśmy w stanie pogłębić zakres. Czasem ten zakres poprawia się naprawdę spektakularnie. Jeżeli już metoda nie przynosi efektu, kończymy ją poprzez napięcie antagonistów. Czyli prosimy pacjenta, żeby utrzymał nogę w pozycji tej prostej, bo w ten czas napnie zginacze biodra. I tak w różnych tutaj przypadkach, znaczy w różnych okolicach, wszystkie mięśnie możemy przykurczone w ten sposób traktować. I dlatego też efekt bywa już po pierwszej terapii, że odzyskamy wtedy lepsze ustawienie miednicy, to będzie się przenosiło na kręgosłup i w ten czas wyniki badania tutaj rotacji kręgosłupa znacznie się poprawią. Jeżeli chodzi o budowę nowych korekcyjnych wzorców postawy w pozycjach funkcjonalnych oraz ich stabilizowanie, terapeuci wykorzystali metodę PNF. Jest to metoda proprioceptywnego, nerwowego, nerwowo-mięśniowego ułatwiania, torowania, poprawiania czynności ruchowych. Głównie służy ona do reedukacji w schorzeniach i zaburzeniach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, ale również w tej metodzie przynosi doskonałe efekty, ponieważ ruchy stosowane w tej metodzie są zgodne z naturalną pracą mięśni, są płynne i zachodzą jednocześnie w kilku płaszczyznach,
co pozwala pełniej aktywizować właśnie włókna mięśniowe będące w skurczu, czyli te osłabione. Ponadto skoliozie towarzyszą asymetryczne, trójpłaszczyznowe zmiany w przestrzeni, więc korygowanie ich w sposób symetryczny może tylko pogłębić krzywizny i proponowana metoda umożliwia wykorzystanie odpowiednich wzorców, właśnie łopatki, miednicy, kończyn oraz tułowia i głowy do poprawy przestrzennego ustawiania poszczególnych części ciała. I właśnie po wyłączeniu takich pojedynczych wzorców kończyn dolnych możemy łączyć te wzorce i w ten sposób ćwiczyć też je w różnych pozycjach, stopniowo przechodząc od pozycji niskich do wysokich i też no, działać wieloaspektowo, bo również wzmacniać po prostu wszystkie grupy mięśniowe. Dzięki temu, że pacjent musi jeszcze również utrzymać pozycję skorygowaną. Ja wiem, że to jest trudno sobie wyobrazić, teraz może pewnie trochę zamotałam. Chodzi w tej metodzie, że ruchy odbywają się w diagonalnych ruchu, które są fizjologiczne. Łatwiej prawda, podnieść nam rękę do góry w ten sposób, bądź w ten sposób, prawda? Trudniej, tak, jak nie będziemy się nad tym zastanawiać, podniesiemy w ten sposób albo w ten sposób, prawda? I właśnie na tym bazuje ta metoda. Tak samo tutaj, uniesienie łopatki, tak zwana elewacja przednia czy tylna. To jest wszystko fizjologia i po prostu to się łączy. Nie jest to łatwe na początku, ale pacjent widząc efekty, stara się, uczy i potem znacznie łatwiej mu jest to wykonywać. Bardzo ważnym elementem terapii jest praca domowa. Najlepiej 2 razy dziennie, ale wystarczy raz, byleby wykonywać te ćwiczenia w odpowiednich wzorcach. Wystarczą 2-3 ćwiczenia, ale żeby one były robione solidnie i to będzie przynosiło efekt. Znaczy zależy nam na tym, żeby po prostu nie zniechęcić pacjenta. Jeszcze podsumowując, terapeuci, którzy stworzyli funkcjonalną indywidualną terapię skolios, pracując z pacjentami, zauważyli szereg dysfunkcji towarzyszących skoliozie. Po pierwsze, niewystarczającą świadomość własnej postawy, która powoduje słabe zaangażowanie dziecka w proces leczenia. Następnie właśnie ograniczenie mięśniowo-powięziowego, ograniczenie mięśniowo-powięziowe utrudniające trójpłaszczyznowy ruch korekcyjny skoliozy, czyli wszelkiego rodzaju przykurcze mięśniowo-powięziowe, mamy zmniejszoną kifozę segmentarnie w odcinku piersiowym, że występują właśnie nieprawidłowości, jeżeli chodzi o obciążanie stóp, że mamy zaburzoną stabilizację dolnego tułowia, wzmożone napięcie mięśniowo-powięziowe między szczytem skoliozy piersiowo-lędźwiowej a talerzem biodrowym, ograniczający shift kręgosłupa, czyli przesunięcie boczne do korekcji skoliozy, że mamy właśnie ograniczoną ruchomość 3-4 żeber po stronie wklęsłości skoliozy, zaburzony mechanizm ruchów klatki piersiowej w trakcie oddychania. Nieprawidłowe wzorce postawy spowodowane długotrwałą stymulacją skoliozogenną, dysbalans nerwowo-mięśniowy i nieprawidłowe obciążanie pośladków w pozycji siedzącej, nieprawidłowy też chód i nieprawidłowości w wykonywaniu czynności dnia codziennego właśnie z powodu długotrwałego, sklerotycznego wzorca ruchowego. Właśnie metoda, traktując pacjenta tak w sposób kompleksowy i tutaj wnikliwie mu się przypatrując, wysnuła główne założenia tej koncepcji. Czyli po pierwsze uświadomić dziecku istniejącą dysfunkcję kręgosłupa i tułowia i wskazać kierunki korekcji skoliozy. Następnym założeniem jest relaksacja tych struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających trójpłaszczyznowy ruch korekcyjny. Następnie poprawa segmentalnej kifotyzacji kręgosłupa piersiowego. Nauka prawidłowego obciążania stóp w celu poprawy ustawienia miednicy i równomiernego obciążenia kończyn dolnych.
wzmocnieniu siły mięśni dna miednicy oraz krótkich rotatorów kręgosłupa w celu poprawy stabilizacji dolnego tłowia. Naukę prawidłowego shiftu, czyli tego przesunięcia kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej do korekcji łuku pierwotnego. Właśnie ruch pierwotny to jest ten, od którego się zaczęło, od którego, no, mając skoliozę dwułukową, to łuk pierwotny zawsze będzie większy. I to jest ten łuk pierwotny. I tutaj właśnie nim głównie się zajmujemy na początku. Po oczywiście przygotowaniu pacjenta, po rozciągnięciu mięśni przykurczonych. Następnym założeniem jest wskazanie prawidłowych wzorców korygujących skoliozę oraz wszelkie deformacje tłowia związane ze skrzywieniem. Nauczamy ćwiczeń równoważnych, poprawiających nerwowo-mięśniową koordynację w korekcji skoliozy. Uczymy autokorekcji i utrudniamy tą prawidłową postawę poprzez stosowanie różnych dysków sensomotorycznych, piłek. I uczymy również prawidłowego obciążania pośladków w siadzie. Uczymy prawidłowego chodu i czynności dnia codziennego. Także jest to metoda, którą bym polecała, którą polecam wszystkim, którzy mają problem ze skrzywieniem kręgosłupa, ponieważ traktuje ona pacjenta w sposób całościowy. Mimo że pacjent ma skoliozę, zajmujemy się również też stopami, uczymy stopy aktywnej i na terapii, zajmując się tylko stopą, proszę mi uwierzyć, że jest efekt po terapii i ustawienie skoliozy jest no, dużo lepsze. Znaczy chodzi mi, że poprawia się, wyniki poprawiają się. Dziękuję za uwagę.